Cześć. Kubek z gorącą czekoladą i ciepły koc plus kominek to niestety nie wszystko, co pozwoli nam przetrwać zimę. Musimy wychodzić na dwór, mimo że nam się czasem mocno nie chce. I musimy brać dzieci na spacery, bo to jest naprawdę wskazane dla ich zdrowia. Żeby Wam się bardziej chciało zmierzyć z tym zimnem za oknem, przygotowałam dla Was przegląd takich najfajniejszych gadżetów na zimne dni. Po pierwsze, mufka. Kto prowadził przy minus 5 wózek w samych rękawiczkach, wie, że ręce marzną. Nawet rękawiczki narciarskie nie zawsze pomagają. Dlatego producenci rzeczy dla dzieci wymyślili mufkę specjalną na wózek. Mufki są generalnie w dwóch rodzajach. Są albo takie, które zakładamy osobno. Możemy założyć i na pałąk taki pełen, albo na takie pojedyncze rączki, jak od parasolki tradycyjnej. O, tu jest innej firmy też. I wtedy to się trzyma na wózku, tego w ogóle nie zdejmujecie, to się trzyma na wózku i tylko po prostu wsuwacie tu rękę. Są też mufki takie po całości, można powiedzieć. Te montujemy już tylko na pałąki. To jest mufka Lamilu. To wygląda tak, że jak to przyczepicie na wózek, to też tego nie zdejmujecie. Tutaj po prostu wkładacie rękę. Te mufki pełne są na tyle duże, że często tu się zmieści na przykład telefon albo klucze od domu, jeżeli potrzebujecie. A to jest mufka też taka całościowa od Skip Hopa i ona Skip Hop nie byłby sobą, gdyby nie wymyślił jakiegoś dodatkowego bajeru. Widzicie to okienko? Ta-da! Wkładamy tu telefon nasz. To jest akurat tekturka, ale wkładamy tu telefon. Ekrany dotykowe działają przez tą folię i mamy tu też wyjście na słuchawki, więc jeżeli dziecko przysypia i chcecie posłuchać muzyki albo pogadać z koleżanką bez trzymania telefonu w rękach, to wyciągamy słuchawki i bardzo komfortowo rozmawiamy, mając bardzo cieplutkie rączki. Tutaj od środka jest takie białe futerko, ono jest niezwykle milutkie, podobnie jak to ten materiał od Lamilu, on też jest bardzo miły w dotyku, więc tym ręką nie dość, że jest ciepło, to jeszcze jest przyjemnie. Drugie, co mi się kojarzy z zimą, to są zgubione rękawiczki. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale u mnie dzień się zaczyna, każde wyjście w chłodny dzień się zaczyna od nerwowego poszukiwania, bo zawsze jest tylko jedna. Ale i na to mamy sposób. To są takie uchwyty to go. One tak naprawdę, albo togo, w sumie nie wiem. One były stworzone z myślą o rękawiczkach, ale jak zaczęły żyć sobie w różnych rodzin i wśród różnych dzieci, okazało się, że mają dużo więcej zastosowań. Bo teraz tak, ich podstawowe zadanie to jest, przyczepiamy z jednej strony do kurtki, z drugiej strony przyczepiamy rękawiczkę i te rękawiczki nie wpadną do kałuży, jak dziecko zdejmie się, nie zgubią i są zawsze na miejscu i nie musimy ich szukać. Jak jest zimno, lubimy się rozgrzewać, też od środka. Żeby się rozgrzać od środka, potrzebujemy ciepłej herbaty. Również dzieciom dobrze robi ciepła herbata. No i w momencie, kiedy wychodzimy na dwór i bierzemy nawet takie etui termoizolacyjne na butelkę z ciepłą wodą, nie oszukujmy się, to cudów nie ma, to długo ciepłe nie będzie. I na to też jest sposób. Termosy. Te termosy są naprawdę dużo, dużo, dużo skuteczniejsze niż opakowania takie termoizolacyjne na butelki. Macie do wyboru termosy na bardzo różny wiek dzieci, bo od termosów takich klasycznych, gdzie nalewamy wodę po prostu gorącą albo herbatkę w ten sposób. Jest to klasyczny termos. On jest w dwóch wielkościach. Są większe i mniejsze. Są bidony. Jeżeli na przykład chcecie, żeby dziecko miało w szkole ciepłą herbatę. Ta-dam! To się łatwo otwiera. To wszystkie te termosy trzymają temperaturę ciepłego napoju do 10 godzin. To jest naprawdę bardzo dużo. Ale czasem potrzebujecie poza domem ciepłej wody dla maleńkich dzieci, które się nie napiją z bidonu ani z termosu. I dla nich jest Pura Kiki. To są butelki, które mega trzymają wodę. Kupujecie je ze smoczkiem, albo z ustnikiem nie kapkiem, albo z ustnikiem z rurką, w zależności od tego, jak potrzebujecie. I teraz tak, tutaj zatyczka jest dosyć specyficzna, bo to jest taki silikonowy gadżecik i ona rzeczywiście sama w sobie nie trzyma temperatury, natomiast przez to, że ona jest taka gumowa, leciutka, to cały termos jest lżejszy. To jest bardzo śmieszny gadżet. Jest dużo osób, które dzwoni do mnie z zapytaniem, że potrzebuje coś na specyficzną sytuację i to jest właśnie coś, co im pomoże. To
To jest tak, jak na przykład macie dwójkę dzieci i z młodszym rano musicie szybciutko tylko po prostu wsadzić do fotelika i wyjść na dwór, żeby zawieźć starsze do przedszkola. Albo przemieszczacie się do, nie wiem, tylko z garażu gdzieś tam i potrzebujecie taką osłonkę na fotelik. To jest ochraniacz na fotelik. Zobaczcie, to nie jest śpiworek. Tę stronę naciągacie na fotelik i tu to możecie odkryć. Przykrywacie dziecko, macie do niego dostęp, bo tutaj nadal widać buzię, ale tam w środku, w tym foteliku dla najmłodszych dzieci, w tych z grupy 0+, jest bardzo cieplutko się robi. Nie musicie zakładać kombinezonu, owijać w śpiwory, przykrywać kocami, tylko taki ochraniacz sprawi, że dziecko, mimo że jest zimno na dworzu, będzie miało ciepło w foteliku. Nie byłabym sobą w zimę, gdybym nie poleciła Wam Mistera B. Wy już wiecie, że to jest fajna zabawka dla niemowląt. Natomiast pamiętajcie, że tutaj jest też w środku taki mały termoforek. I czy rozgrzać sobie nawet ręce po zabawie na śniegu, czy przytulić coś ciepłego, jak wracamy po spacerze, po mrozie, to jest bardzo przyjemne i naprawdę poprawia komfort zimą. A to jest mój z kolei ulubiony gadżet. Moje dzieci już nie jeżdżą wózkiem, piją ciepłą herbatę z termosów swobodnie i czasem lubię się po prostu z nimi pokitłasić tak zimowo, poprzytulać, popatrzeć, nawet jak obejrzeć film. I co? One przynoszą swój kocyk, żeby im było wygodniej na kanapie, a ja nie mam kocyka. No więc postanowiłam to zmienić i mimo, że firma jest dla dzieci, bo to jest Color Stories, nasza polska marka z rzeczami dla dzieci, to robi kocyki dla dzieci, ale robi też pełnoformatowy koc dla dorosłych i pod tym kocem chowam się ja, Bruno i Nina i razem możemy obejrzeć na przykład film w telewizji albo poczytać książkę. Duży koc też Wam się przyda, tym bardziej, że jak go złożycie na pół albo na trzy części, to robi się mniejszym kocykiem i przez to jest grubszy i można przykryć tym też mniejsze dziecko. Moim zdaniem gadżetem numer jeden na chłodne dni to jest śpiworek do wózka. O nich zobaczcie osobny odcinek, gdzie macie przegląd tych najbardziej charakterystycznych i najfajniejszych, które są na rynku. A jeżeli już macie śpiworek i tak chcecie sobie uprzyjemnić chłodny dzień, to na pewno wybierzecie coś dla siebie z tego, co Wam przed chwilą pokazałam. Na zakupy zapraszam do mamagama.pl.